Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam taki mały poradniczek, ponieważ wiele osób, którzy zaczynają przygodę z elektronarzędziami, zadają sobie pytanie, czy mam wybrać wersję 12-woltową, czy też 18-woltową i zaczynają się dyskusje, szukanie i tak dalej. Dlatego postanowiłem dzisiaj taki poradniczek nagrać, żebyście Wy jako widzowie, jako początkujący, wybrali odpowiedni zestaw na start. Czyli tak, dziś takie króciutkie omówienie systemu 12-woltowego i 18-woltowego. Są to przypadkowe systemy, ponieważ mam i w tym systemie takie elementy, gdzie mogę Wam pokazać porównanie, jak to wygląda gabarytowo i tak dalej, więc tutaj nie jest nic ustawione, żeby nie było. Więc tak, jeżeli chodzi o temat 12-woltowy, każdemu kojarzy się temat 12-woltowy z słabszym sprzętem, mniej wydajnym i tym podobne. Na dzień dzisiejszy są już takie sprzęty, takie marki mają, posiadają sprzęty, które już te dwunastki, można powiedzieć, że w jakimś tam stopniu dorównują do 18-woltówek, więc naprawdę poszła technologia do przodu, lecz nie do końca. Jednak te 12V zawsze będzie kapkę słabsze, kapkę wydajniejsze, więc dlatego dzisiaj chciałem Wam to przedstawić. Jeżeli chodzi o system 18V, no to każdemu znany, jest to standardowy system, bardzo wydajny jakościowo i wydajnościowo, więc tutaj nic dodać, nic ująć. Podstawowe parametry w 12V, no to mamy tutaj tak, po pierwsze mamy gabaryt mały. To jest bardzo duży plus, jeżeli chodzi o system 12-woltowy, choć już niektóre 18-ki naprawdę już są gabarytowo naprawdę małe, ale tak jak mówiłem, tutaj mówimy o standardowym aspekcie, więc takie podstawowe rzeczy. Więc tak jak mówiłem, mamy wielkość baterii też jest różna, to za chwilę pokażę Wam w 18. Kolejna sprawa. To tutaj, jeżeli chodzi o 12-woltówki, mamy wydajność, też jest różna, bo na przykład tutaj mamy 35 Nm, a w standardowej 18, na przykład takiej, mamy tutaj 50 Nm. Co to oznacza? Że ta wkrętarka już wkręci więcej, przewierci większe średnice i tak dalej. Oś 12 już będzie słabsza i w którymś po prostu czasie sobie nie da rady. No i tyle w temacie, co tu się dużo oszukiwać. Kolejnym aspektem, który jest naprawdę bardzo różni się między 12 a 18, to jest główka. Główka i wielkość wiertła maksymalnego, jaką możemy włożyć właśnie w głowicę. W 12-woltowych sprzętach po większości mamy tutaj maksymalnie 10 mm, a we wkrętarkach 18-woltowych mamy tutaj maksymalnie 13 mm. Czyli trzeba wziąć pod uwagę taki aspekt, ponieważ w większości narzędzi ręcznych typu koronki, jakieś tam inne mocowania, to mamy zazwyczaj właśnie mocowanie większe niż 10 mm, więc no, trzeba wziąć pod uwagę, że do takiej dwunastki takiego po prostu akcesoria nie włożymy, więc jeżeli ktoś potrzebuje wiercić średnicami większymi niż 13 mm, no to niestety albo musi kupować specjalne wiertła, które mają mniejszą stożkową, mają po prostu średnicę, albo po prostu zakupić sprzęt z głowicą 13 mm. Z tego co kojarzę, to tylko Milwaukee na dzień dzisiejszy ma wkrętarkę z serii 12-woltowej właśnie na główkę 13 mm. Kolejnym aspektem to będzie prędkość. Prędkość we sprzętach 12-woltowych na pewno będzie kapkę niższa niż w sprzęcie 18-woltowym, bo w 12-kach zazwyczaj jest maksymalna prędkość, jeżeli chodzi o wkrętarki, wiertarkę wkrętarki, to jest od
waha się maksymalnie 1750 do 1850. Coś takiego kojarzę, że to jest taki maks, a w skrętarkach 18-woltowych standardem jest 1800 albo 2000 obrotów na minutę, więc też tak to wygląda. Zobaczcie, jaka jest różnica między wkrętarką 18, a wkrętarką 12. Jak widzicie, wielkość jest różna, jeżeli nadchodzi o baterię. Tutaj mamy baterię 3AH, a tutaj mamy 2AH. I zobaczcie, jak wygląda bateria, jaka jest różnica. Więc też jest różnica. Oczywiście waga też na pewno, wiadomo, przy 18 dwójka wygląda malutka, ale przy 12 no to jednak jest różnica i to spora. Kolejnym aspektem, na przykład jeżeli chodzi o zakrętarki, widzicie, wielkość też jest różna, ale mamy tutaj wydajność, jeżeli chodzi o siłę również. Tutaj mamy maksymalnie 105 Nm, a tutaj mamy na przykład 200 Nm. Czyli co to oznacza? Że to wkrętarko wkręcimy w większość wkrętów, ale przy długich krętach, czy przy większych śrubach, no niestety ta już zakrętarka się po prostu nie sprawdzi, a tą jeszcze możemy śmiało kręcić. Czyli ten zapas mocy jest jak najbardziej na plus. Czy każdemu to potrzebne? Niech każdy stwierdzi. Kolejną rzeczą, jakoś różni się między 18 a 12, to mamy oprócz gabarytów, zobaczcie, mamy również na przykład wydajność głębokości cięcia. Tutaj mamy pilarkę 18, tutaj mamy pilarkę 12, tutaj mamy maksymalnie 26 mm na przykład, a tutaj mamy aż 55 mm, ale co to oznacza? Że mamy już większe gabaryty. Ta na pewno pilarka będzie lżejsza, mniej wydajna, mniejsze obroty, ponieważ tutaj mamy o wiele mniejsze obroty niż w systemie 18. Ale to jak woli. Właśnie. I teraz taki aspekt. Czy na przykład tniemy płytę OSB 18 i na przykład tniemy ją gdzieś w powietrzu. Kto woli ciąć taką pilarkę, która będzie dwa razy cięższa albo nawet lepiej od tej 12 przez kilka godzin dziennie niż na przykład tą leciutką podręczną malutką pilareczką, która też to zrobi samą robotę co ta, lecz tylko maksymalne wgłębienie będzie 26 mm, więc trzeba to pod uwagę brać, właśnie co się wykonuje i do jakich prac potrzebujemy właśnie, i wtedy wybrać odpowiedni system dla siebie. Kolejna sprawa, na przykład wyżynarki. Mamy wyżynarkę 12, mamy wyżynarkę 18. No i co? Praktycznie gabarytami się nie różnią. Tutaj mamy inny styl, bo tu mamy typ jamnik, ale tu mniejsza o to. Jeżeli chodzi o wydajność, no to tutaj mamy taką różnicę, że 18, jakby nie patrzeć, będzie mocniejsza i automatycznie mamy również większą głębokość wcinania się, wrzynania się ostrzem. Tutaj mamy kapkę, mniej wydajny sprzęt, obetniemy mniejszą głębokość, ale przy podstawowych pracach typu wycinanie blatów na przykład dla monterów kuchni zabudowy, to jak najbardziej się sprawdzi. Jeżeli potrzebujemy naprawdę solidnego sprzętu, wydajnego, no to oczywiście wybieramy 18. Więc tak to wygląda. Krótko podsumowując, 18 czy 12, wszystko zależy od użytkownika, tak szczerze mówiąc, ponieważ zależy, jakie prace się wykonuje. Jeżeli wykonuje się naprawdę jakieś lekkie prace typu montaże, przypuśćmy jakieś tam wykończenia drobne i tak dalej, to naprawdę uwierzcie mi, że 12 V w zupełności wystarczy, zwłaszcza te najnowsze systemy, bo naprawdę dają radę. Jeżeli ktoś potrzebuje sprzętu, który
nie zawsze wie, co będzie używane, czy będzie też słabsza robota, czy będzie mocniejsza, no to polecam wybrać system 18V, by ten zapas mocy jak najbardziej był, choć no trzeba brać pod uwagę, że będą większe gabaryty, będzie większa waga i tak dalej, więc naprawdę, tak szczerze mówiąc, to możecie sami wybrać, musicie, jaki system pod wasze prace będzie się nadawał. Ja osobiście używam i tego, ponieważ tak jak mówiłem, nieraz są takie roboty, że wolę wybrać taką pilareczkę i ciąć nią kilka godzin i nie odczuję tego zmęczenia, niż na przykład wybierać taką osiemnastkę i po tygodniu czasu po prostu czuć to rękę, że to pilarko się po prostu tnie. Więc tak to wygląda. Więc wszystko zależy tak naprawdę od wykonywanej pracy, branży i tym podobne. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie, jakiego wy używacie systemu, czy 18V, czy 12V, czy na przykład obydwu. Wszystko też w zależności, tak jak u mnie, od zależności od pracy. Komentujcie, lajkujcie. Do następnego. Cześć. Pozdrawiam.